Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz i chciałbym w tym kursie powiedzieć coś na temat modyfikatora Bevel. O tym modyfikatorze mówiłem bez mała rok temu. Proszę zobaczyć, że było to opublikowane 5 lutego 2012 roku. No i wtedy, jak widzimy na tym screenie tutaj malutkim, Bevel był taki dosyć prosty i ograniczony. Natomiast minął prawie rok i deweloperzy, chociaż zaraz, minęły prawie 2 lata, przepraszam. Deweloperzy nie zasypiali gruszek w popiele i mamy teraz nową wersję modyfikatora Bevel, znacznie bogatszą w możliwości. Chciałem pokazać, co się zmieniło i jak można z takim Bevelem teraz pracować. Dodałem do sceny kostkę i teraz na tej kostce dodam modyfikator Bevel, który znajduje się w grupie modyfikatorów. Modyfikatorów w ogóle przez te 2 lata, od kiedy kurs zacząłem, również przybyło. Dodaję modyfikator Bevel. To, co widzimy, to spora ilość guzików i różnych opcji. Wytłumaczę może od początku, na czym to wszystko polega, po to, abyście nie musieli tracić czasu na oglądanie tego starego tutoriala na ten temat. Otóż bevel służy do ścinania krawędzi. To jest tak, jakbym do krawędzi kostki przyłożył szlifierkę i równiusieńko taką krawędź ściął. I tak właśnie działa bevel. Szerokość tego ścięcia określona jest przez parametr width lub też width, nigdy nie potrafiłem tego wymawiać. Tak czy inaczej, sterując tym parametrem mogę dokonać ścięć na kostce, mogę ściąć rogi do tego stopnia, że z kostki powstanie taki ładny oktahedron. Ok? I to jest koniec ścinania, chociaż proszę zauważyć, że cały ten pasek tutaj, jeżeli go przesuwam, on leci nadal. I ta wartość ścięcia cały czas wirtualnie rośnie, natomiast nie widać efektów tego ścięcia. To jest pierwsza rzecz, którą w domyślnej konfiguracji można łatwo zaobserwować w tym modyfikatorze. Dzieje się tak dlatego, że mamy wciśnięty checkbox Clamp Overlap, czyli wytłum lub też obetnij, ogranicz, nakładanie się na siebie. Jeżeli to odhaczę, w tym momencie mam znowuż kostkę. Mógłby się ktoś zastanawiać, dlaczego znowuż kostka, a to dlatego właśnie, że ściąłem każdy taki odcinek krawędzi, każdą krawędź, do tego stopnia, że przejechałem przez punkt środkowy, a następnie zamiast odcinać, zacząłem dodawać ściany z drugiej strony. Tak to wygląda, jeżeli jeszcze bardziej pociągnę. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Powstają jakieś dziwaczne zupełnie struktury, które się biorą po prostu stąd, że te krawędzie zostały znacznie za mocno ścięte. Oczywiście to w rzeczywistości, gdybym robił szlifierką, nie jest możliwe do uzyskania. Gdybym ścinał szlifierką, miałbym po prostu zwykłe ścięcie, które by mi tę kostkę zmniejszyło, praktycznie rzecz biorąc, do zera. Więc teraz tak, dla wartości 1 przy wybranym parametrze offset, o którym zaraz będę mówił dokładniej, mam ścięcie kostki w taki ładny ośmiościan. Jeżeli wyświetlę teraz całą scenę w widok od przodu, tak abyśmy mogli ładnie to wszystko zaobserwować, pokażę widok siatki, to teraz powiększając tę siatkę, cały czas będę widział wszędzie jedną, dokładnie jedną krawędź. Gdyby tutaj było coś ułamkowo dopisane jeszcze, na przykład jedna 10-tysięczna by doszła, to miałbym już rozdwojenie tych krawędzi i powstałaby taka malusieńka faza właśnie w tym miejscu, które teraz odsuwam. Oczywiście ona z daleka nie byłaby widoczna, wydawałoby się nam, że dalej jest to ostra krawędź, ale niestety ten malutki ułameczek tutaj jest. Tak, to jest przy jedynce. Oczywiście takie wielkie ścinanie krawędzi rzadko kiedy zachodzi, nie potrzebujemy tego zbyt często i takie zwykłe ścinanie najczęściej ma wartość width niewielką. Teraz ta wartość jest określana względem tak zwanego offsetu. Ten offset, jeżeli się dobrze przyjrzymy, określa nie mniej, nie więcej tylko jak bardzo w osi x lub y lub z jest przesunięcie tego odcinka. Dokładnie rzecz biorąc, offset to jest szerokość tego odcinka. Ok? O, to są te odcinki. Gdybym to narysował jakąś taką klamrą niezbyt udaną, to jest wartość offset, którą w tym momencie mam tutaj wybraną. Oczywiście są inne metody i może być na przykład coś takiego jak width. Width jest to technika, która polega na tym, że w tym momencie wartość 1 to jest ten odcinek. Ok, to jest długość tego ściętego gzymsu, tutaj tej fazy takiej, którą dodaję. Jeżeli z kolei wezmę sobie depth, to jest jeszcze inny fajny parametr. Depth to jest z kolei wirtualnie ta odległość, to jest głębia tego ścięcia. Więc mamy tutaj dość szerokie możliwości, to jest właśnie to. Ok, to jest depth. Można to zresztą łatwo policzyć, że akurat tutaj jest ten 1,01 odcinka, ale gdybyśmy ustawili sobie na przykład depth w tym miejscu, gdzieś tu, to mielibyśmy dokładnie coś takiego, jak przekątną tego małego kwadratu. Proszę zobaczyć, to jest kwadrat i przekąta tego kwadratu to jest nasze ścięcie. Teraz
Wartość depth w tym przypadku ma wielkość 0,07, a to odpowiada dokładnie połowie tej odległości. Ponieważ przekątna w takim jednostkowym kwadracie, gdyby to był bok 1 i tutaj byłoby bok 1, to ta przekątna miałaby długość pierwiastek z dwóch tak naprawdę, a to jest 1,41, 42 i tak dalej. W związku z tym połowa tej odległości to jest połowa przekątnej, a więc ten odcinek i to jest właśnie 0,07, akurat w tym przypadku. Zdaje się, że dodałem tutaj jakiś driver, więc go usunę. Natomiast mówiąc drivery dodajemy przez naciśnięcie D. No ale to jest oczywiście nie ten temat. Dobra, teraz tak. Gumkuję już to wszystko, co tu na bas groliłem. I ostatnia jakby własność to percent. Percent, czyli procent, czyli tak naprawdę ilość tego ścięcia wyrażona w procentach. I oczywiście teraz jest 0,07%, w związku z tym prawie wcale nie ma tego ścięcia tutaj. Jest bardzo, bardzo malutkie. Jeżeli ustawię sobie na przykład większą wartość, taką jak 25%, to wtedy mam ścięcie do 1/4 boku oryginalnego sześcianu. Jeżeli ustawię 50%, to będę miał zejście do mojego ośmiościanu i to jest całkowite ścięcie, które można ustalić w ten sposób. Jeżeli będę dalej ścinał, to oczywiście przekroczę ten punkt graniczny i powstanie mi bardzo dziwna bryła z przenikającymi się nawzajem ścianami. Wtedy mogę wcisnąć ten checkbox Clamp Overlap, aby uniknąć tego zjawiska. No i wtedy jestem bezpieczny, zawsze do tej granicy dojdę i nie dalej. Ok, ustawiam sobie teraz 25 i pozostaje omówić teraz kolejne ustawienia, które w tym fajnym modyfikatorze możemy mieć. Przede wszystkim bardzo atrakcyjną rzeczą jest parametr segment. To jest suwak, który pozwala zwiększyć ilość rozcięć. Proszę zobaczyć w widoku siatki, jak to działa. To powoduje, że nasz kształt się wyokrągla, dlatego że dostajemy tutaj o wiele więcej podziałów. I są to podziały, które następują wielokrotnie. Rewelacja. Super sprawa. Kolejny parametr, który tutaj jest ciekawy, to jest profile. Profile równe 0,5 to jest takie zaokrąglenie najbardziej wydawałoby się dla nas naturalne. To jest zaokrąglenie po łuku. Jeżeli ustawię sobie profile równe 0, to w tym momencie będę miał łuk, owszem, ale jakby wklęsły, wchodzący w głąb tej bryły. Tak wygląda teraz siatka. A jeżeli profile ustawię na 1, to będę miał zejście do samej granicy, czyli do prawie całkowicie gładkiego sześcianu. Oczywiście wartość tego profile zależy od tego, ile mamy segmentów i jakiego rodzaju deformacje stosujemy tutaj. Dla depth na przykład może być to zupełnie co innego. Jak widzimy teraz, nic ciekawego się nie stało. Jeżeli będę schodził z tym, to proszę zobaczyć, mam tutaj jakieś artefakty i przegięcia. Czyli ta wartość dla depth jest już za wysoka, należałoby ją zmniejszyć. A więc zjeżdżam, zjeżdżam, zjeżdżam. O, i teraz dopiero jestem gdzieś tutaj. Jak widać, można mimo wszystko przejść powyżej wartości clamp. W niektórych przypadkach po prostu ta opcja za dobrze nie działa. No a tutaj mamy sterowanie depthem i w tym momencie ten profile działa. O, tak, daje się do jedynki go powiększyć. Przy czym nie daje się tak idealnie gładko zrobić tych rogów okrągłych, przynajmniej w tym modelu, dlatego że jeżeli tylko troszeczkę ustawię ten profil na coś mniejszego niż 1, dostaję od razu ostre zaokrąglenie, tak jak widać to tutaj. I teraz zjeżdżając z tym profilem od pewnej takiej łukowatej granicy, mogę później go ewentualnie wyklęślić, jeżeli można użyć w ogóle takiego słowa. Oczywiście profil odpowiednio ustawiony daje nam także ścięcie płaskie, mimo tego, że mamy tutaj gęstą siatkę. Więc ogólnie rzecz biorąc, ten modyfikator nabrał rumieńców i jest niesamowicie rozbudowany, ale są tu jeszcze inne opcje. Inna opcja to jest na przykład coś takiego jak możliwość jakby wyginania czy też ścinania krawędzi na podstawie określonych kątów. Te kąty zaraz sobie obejrzymy, tylko połączę te wierzchołki, może weźmy tutaj merge'a, zróbmy na środku, tutaj również na środku. OK, mam teraz taki kształt i teraz jak widzimy, kąty tutaj nie są idealnie te same, ponieważ między tą ścianą i tą ścianą jest jakiś niewielki kąt ostry, natomiast między tą ścianą i tą ścianą mamy kąt prosty, który zaznacza się kropeczką. No więc teraz mając taki układ, mamy tutaj dwa różne kąty i możemy sterować tą wartością bevel w zależności od tego, jakie są kąty między ścianami. W tym celu służy ten zestaw guzików oznaczający metody ograniczeń ścinania, limit metod. Wystarczy, że wezmę sobie angle i jeżeli ten angle będę podnosił, to w tym momencie wyjdę poza granicę, w której ten kąt będzie łapany. Jak widać, kąty proste tutaj już się nie załapały, czyli tutaj mam bardzo ostrą krawędź, a łagodna krawędź jest tam wszędzie, gdzie kąty są, no jak widać, mniejsze od 130, od 270 stopni chyba. Kolejna rzecz, którą tutaj warto wspomnieć, o której też mówiłem w pierwszym tutorialu, ciesząc się, że to jest mało znana rzecz, teraz to ona już jest bardzo znana, ale
nie mi to oceniać, to jest parametr o nazwie weight, czyli waga. Jak widać teraz, wszędzie ścięcia są bardzo ostre, tak jakby ich w ogóle nie było. Ten parametr w ogóle nie reaguje teraz na cokolwiek. Natomiast te wagi tutaj są idealnym środkiem do tego, aby wybiórczo ścinać niektóre z wybranych przez nas krawędzi, tylko że to trzeba zrobić w trybie edycji. Przełączę się może do trybu zaznaczania ścian. Zaznaczę sobie, znaczy nie ścian, przepraszam, tylko krawędzi. Zaznaczę te trzy krawędzie, nacisnę N i wtedy w tym panelu po prawej stronie, na podpanelu Transform, mam zupełnie inne ustawienia oczywiście niż w trybie obiektowym. To jest oczywiste. Ale jeżeli jestem w trybie edycji, to tutaj pojawia się takie coś jak Min Bevel Weight, czyli średnia waga ścinania krawędzi. Tak można to przetłumaczyć. I teraz, ponieważ mój bevel ścina właśnie według tych wag i ponieważ te wagi wszędzie wynoszą 0, to ścinanie nie następuje. Aby można było ściąć krawędź, tę wagę należy podnieść. I tę wagę podnosząc, jak widzimy, dostaję ścięcie, ale tylko tych krawędzi, które ustawiłem na taką właśnie wagę. Jeżeli jakąś inną wagę będę miał gdzieś, na przykład na tej krawędzi tutaj, to widzimy, że ta krawędź po zaznaczeniu ma wagę 0. Mogę tutaj ustawić troszeczkę mniejsze wcięcie. OK, tak to wygląda. A więc bevel może ścinać krawędzie mocno lub słabo, zależnie od tego, jak ustawimy wagę na każdej z tych krawędzi. Tym steruje właśnie ten parametr weight. Następna rzecz to jest coś takiego jak vertex grope. Jak widzimy teraz, ścięte zostały wszystkie krawędzie. Być może to ścięcie jest nawet trochę za duże i zbyt wiele kroków, ale nie szkodzi, niech tak zostanie. Mamy tutaj grupy wierzchołków. Grupy wierzchołków to są wierzchołki zaznaczone w trybie edycji, na przykład o T3. Które będą miały pewną wagę przypisaną do siebie. To jest zupełnie inna waga niż ta waga przypisana do krawędzi. To jest osobna rzecz. Wagi wierzchołków przypisuje się w ustawieniach mesha. Tutaj jest object data. I mamy coś takiego jak vertex gropes. Vertex gropes można tutaj utworzyć przez naciśnięcie guzika plus, dodanie grupy, której nazwę można sobie zmienić ewentualnie, gdybyśmy chcieli tylko w innym miejscu. Wystarczy tylko, że nacisnę tutaj lewym klawiszem z klawiszem Ctrl wciśniętym, a więc Ctrl lewy klik zmienia nazwę, pozwala zmienić nazwę na przykład na grupa. I teraz w trybie edycji zaznaczam wierzchołki, które bym chciał, aby do tej grupy należały. I takim wierzchołkom przypisuję wagę. Ta waga tutaj jest określona przez weight. I naciskając guzik Assign mogę przypisać wagę 1 do tych wierzchołków. Te wierzchołki, które są tutaj, będą miały wagę 0. Oczywiście można sprawdzić, jak to działa, jeżeli zaznaczę taką grupę. Nacisnę Select, to widzę, że w tej grupie są takie wierzchołki. Inne wierzchołki w tej grupie nie należą. Poza tym w trybie obiektowym, gdy jestem, oczywiście nie widać tych wag. Tej grupy również tutaj nie ma, tak żebym mógł przepisać wierzchołki, ale jak nacisnę Ctrl Tab, to wejdę do trybu malowania wag. Wagi można malować, to jest tryb malowania wag. I teraz takie wagi mogę sobie tu namalować. Na przykład tutaj kliknę i ten wierzchołek również dodaje się do tej grupy i ma od razu wartość przypisaną przez 1. Oczywiście wartości się przypisuje za pomocą pędzla, są tu narzędzia do tego celu, ale to jest temat uboczny, nie warto o tym mówić. Żeby już nie lać wody, wracam do modyfikatora i teraz, kiedy mam tutaj ustawione vertex group, należy wybrać grupę wierzchołków z listy grup, które mam dla tego modelu zdefiniowane. Jeżeli to wybiorę, to w tym momencie widzę, że wierzchołki, które nie należały do grupy, nie posiadają ścięcia. Widać także, że jeden z tych wierzchołków tutaj ma ścięcie doprowadzone do niego samego, ponieważ on również w tej grupie się znajdował. Zatem nie tylko sterować możemy tym, jak bevel działa w sensie samych krawędzi, ale również nawet w sensie samych wierzchołków. Możemy decydować o tym, które z nich będą brały udział i z jaką siłą będą ścinane. Ponieważ pamiętajcie, że do każdego wierzchołka jest przypisany tutaj jakiś rodzaj wagi. Jeżeli tę wagę zmienię, na przykład na zieloną, to jest oczywiście wartość, no powiedzmy sobie, ustawmy 0,3 na przykład, o, to teraz po powrocie przez Ctrl-Tab widzę, że tutaj to ścięcie jest już zupełnie inne, jest małe i tak jakby go w ogóle nie było. Być może ta waga jest zbyt mała, aby było to ścięcie widoczne. OK, ostatnia rzecz, która została jeszcze tutaj do wspomnienia lub do wyjaśnienia, to jest coś, co nazywa się Only Vertices. Only Vertices jest opcją, która pozwala ścinać nie krawędzie, tak jak do tej pory, tylko same wierzchołki. Jeżeli zaznaczę, to w tym momencie ścięcie odbywa się wzdłuż normalnych wychodzących z wierzchołków. Normalne wychodzące z wierzchołków możemy zobaczyć, jeżeli na panelu otwartym po guziku N zaznaczymy sobie opcję Normals dla wierzchołków. Normals to będą takie wąskie wąsiki, które wystają z tych wierzchołków i właśnie w takim kierunku każdy z tych narożników będzie ścinany przez modyfikator bevel. Oczywiście zgodnie z wagami, które byśmy mogli sobie tutaj ustawić, więc na przykład tylko niektóre mogą być ścięte.
I teraz to ścięcie działa tak samo jak w pozostałych przypadkach, czyli jego szerokość określana jest za pomocą width, ilość segmentów, gdybyśmy chcieli ścinać. No i w ogóle jest to super. Myślę, że to są wszystkie rzeczy, które można na temat tego modyfikatora powiedzieć. Oczywiście pozostały jeszcze dwa guziki, których działanie moim zdaniem jest oczywiste, ale też o nich wspomnę, żeby już było kompletnie wszystko. Jeżeli wciśniemy guzik copy, w tym momencie cały ten modyfikator, który nawiasem mówiąc można zwinąć do takiego paska, cały ten modyfikator kopiujemy. Mamy teraz dwa takie modyfikatory. Jeden nazywa się bevel, drugi nazywa się bevel 001. Tak działa guzik copy. Oczywiście ten drugi modyfikator działa na wyniku pracy tego pierwszego. Więc jeżeli na przykład ten wyłączę, naciskając oko tutaj i w tym modyfikatorze ustawię sobie none bez wierzchołków i tylko same krawędzie i tylko raz, na przykład w ten sposób zetniemy te krawędzie, to teraz ten drugi modyfikator będzie ścinał tylko wierzchołki, tak jak to widać w tej chwili. A więc działa na wyniku pracy poprzedniego modyfikatora, tworząc taki stos. Oczywiście pierwszy modyfikator to jest ten na górze. Kolejne działają na podstawie tego, co uzyskały z góry jakby. Tak to działa. Kolejny guzik tutaj, który jest warty wspomnienia, chociaż też jego działanie jest oczywiste, to jest apply. Teraz mamy coś takiego. Nasz obiekt to jest tak naprawdę taki grania stosu po podstawie trójkątnej. Składa się z sześciu wierzchołków. Jego geometria jest bardzo prosta. Natomiast w trybie obiektowym widzimy efekt działania modyfikatorów i ta geometria jest o wiele bardziej skomplikowana. Widzimy na przykład, że wierzchołków jest tutaj aż 1218. Jeżeli chcemy, aby taka geometria została utrwalona na stałe i byśmy chcieli mieć również w trybie edycji taką samą geometrię, a nie tą oryginalną, wtedy należy wcisnąć guzik Apply. To powoduje, że modyfikator jest usunięty, a efekty jego działania są na stałe utrwalone w siatce. Więc jeżeli nacisnę Apply jeden raz i drugi raz, to w tym momencie znikają modyfikatory, ale ich efekt pozostaje utrwalony w bryle. I teraz wchodząc do trybu edycji, proszę zobaczyć, mam tutaj tryb edycji z takimi ładnymi pędzelkami. To są oczywiście normalne wierzchołków, więc mogę je teraz wyłączyć, aby nie przeszkadzały. Tak będzie wyglądała moja siatka mesha. Proszę zobaczyć, że ręcznie robiąc tego typu operacje, musieliśmy się niesamowicie napracować i prawdopodobnie nie dałoby to dobrych efektów. A tutaj mamy idealnie, fajnie zaokrąglone powierzchnie, no i trudno by to było zrobić ręcznie. Przypuszczam, że ten sposób pracy jest najfajniejszy. Teraz jeszcze króciutko, do czego taki modyfikator się może przydać. Myślę, że jego zastosowania są całkowicie oczywiste. Oczywiście, jeżeli chcemy mieć kostkę o zaokrąglonych krawędziach, dodajemy modyfikator bevel i zwiększamy ilość kroków. I to jest wszystko, mamy kostkę o zaokrąglonych krawędziach. Teraz każda edycja takiej kostki w trybie edycji, na przykład jej rozcięcie, powiedzmy sobie tego typu, będzie również powodowała, że ten modyfikator bevel będzie na tej kostce pracował i będzie tę kostkę mi przez cały czas, w każdym momencie elegancko zaokrąglał, ale tylko na krawędziach. To jest super sprawa, to jest w zasadzie takie fajne zastępstwo do pewnych tam jakby stopni, do pewnego stopnia modyfikatora subsurf, który normalnie dodałby nam tutaj jeszcze pomiędzy mnóstwo podziałów i geometrię zagęszczałoby niepotrzebnie. To jest taka minimalna siatka, można powiedzieć, bardzo sympatyczna sprawa. Ok, więc to jest jedno z poważnych zastosowań i myślę, że być może nie jedyne, ale jedno z tych najbardziej głównych. A więc to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Po 2 latach rzeczywiście jest co powiedzieć o tym modyfikatorze, on się sporo zmienił.